Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom. Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go. Siostry i bracia, witam wszystkich zgromadzonych tu w naszym kościele filialnym pod wezwaniem świętego Mikołaja w Dalwinie. Witam i pozdrawiam wszystkich tych, którzy łączą się z nami na modlitwie dzięki telewizji TETKA. Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Dzisiejsza liturgia słowa przypomni nam o tym, że Pan Bóg nieustannie nas karmi w tej drodze, którą jest nasze życie. Tak jak karmił naród wybrany na pustyni, tak karmi i nas. Przede wszystkim karmi nas Eucharystią, w której uczestniczymy. Zaczerpnijmy jak najobficiej z łask, z darów, owoców tej mszy świętej, które Pan Bóg chce nam dzisiaj ofiarować. A ja sprawuję tą mszę świętą w intencji świętej pamięci Józefa, Stanisława, Leokadii i Jerzego, prosząc Pana Boga o łaskę nieba dla nich. Przygotujmy nasze serca, przepraszajmy za wszystkie grzechy, słabości i zaniedbania, abyśmy z czystymi sercami mogli spotkać się z Panem przy Jego ołtarzu. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bożej ludziom dobrej woli. Pani, my Cię błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. O jedna jest chwała Twoja, Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, którzy uznają Ciebie za Stwórcę i Pana. Odnów życie im udzielone i odnowione zachowaj. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
które z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z Księgi Wyjścia. Na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów zaczęło szemrać przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzie zasiadaliśmy przed garnkami mięsa i jadaliśmy chleb do syta. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza, oto ześlę wam chleb z nieba jak deszcz. I będzie wychodził lud i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak. O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie, co to jest, gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb, który daje wam Pan na pokarm. Oto Słowo Boże. Co usłyszeliśmy i poznaliśmy i co nam opowiedzieli nasi ojcowie, opowiemy przyszłemu pokoleniu chwałę Pana i Jego potęgę. On z góry wydał rozkaz chmurom i bramę nieba otworzył. Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia, podarował im chleb niebieski. Pokarmem z nieba Pan swój lud spożywał człowiek chleb aniołów, Bóg zesłał im pokarm do syta. Prowadził ich do ziemi swej świętej, na górę, którą zdobyła jego prawica. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, to mówię i zaklinam się na Pana, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje świat. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogie siostry i drodzy bracia, naród wybrany, Izrael, wyszedł z niewoli egipskiej i dostał obietnicę od Pana Boga. Dostał obietnicę, że po przejściu przez pustynię dotrze do ziemi obiecanej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do ziemi Kanaan. I rzeczywiście tak się stało. Izraelici wędrowali przez pustynię. Ta wędrówka była bardzo różna. Dziś słyszymy w pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, że Izraelici w pewnym momencie zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Po co nas wyprowadziłeś na tą pustynię? Chcesz, żebyśmy tu z głodu pomarli? Tam mieliśmy pełne garnki mięsa. Izraelici byli w niewoli, bardzo okrutnej niewoli. Będąc w Egipcie, byli bici, zabijani, musieli bardzo ciężko pracować, za darmo. Ta niewola była naprawdę bardzo okrutna. Jednak zobaczcie, moi drodzy, wędrując przez pustynię, w pewnym momencie oni o tym zapominają. Zapominają o tych batach, o tych cierpieniach, które tam musieli znosić. To, co sobie przypominają, to fakt, że tam mieli pełen garnek mięsa do jedzenia. A tu tego jedzenia zaczyna im brakować. Pan Bóg wychodzi naprzeciw. Daje Izraelitom pokarm, mannę z nieba, aby mieli siłę i kontynuowali dalej swoją wędrówkę przez pustynię do tego celu, który Pan Bóg im obiecał, do ziemi obiecanej. Jednak zobaczmy, jak łatwo człowiek potrafi się zniechęcić i chcieć zrezygnować. Oni otrzymali piękną obietnicę, mlekiem i miodem płynący kraj, ziemia obiecana. A z drugiej strony ta pamięć o zwykłej misce mięsa. I ta zwykła miska mięsa w pewnym momencie była dla Izraelitów bardziej kusząca niż ta Boża obietnica. Może po prostu dlatego, że oni tej ziemi obiecanej nie widzieli. Nie wiem, ale w każdym razie chcieli w tym momencie zrezygnować, zawrócić i nawet wrócić do tej niewoli, byleby tylko mieć coś do jedzenia. Moi drodzy, naród wybrany, Izrael, to taki pierwszy obraz Kościoła. Nowym narodem wybranym jest Kościół. Od czasów ewangelicznych, gdy Pan Jezus zaczął powoływać Kościół do istnienia, on stał się nowym narodem wybranym. A celem jest już nie ziemia Kanaan, ale celem jest niebo. Celem jest życie wieczne. Celem jest zbawienie. I my wszyscy, moi kochani, otrzymaliśmy od Pana Jezusa tę obietnicę. Obietnicę dojścia do zbawienia. Tyle tylko, że na tej drodze my też potrzebujemy pokarmu. Na drodze do nieba, na drodze do zbawienia potrzebujemy pokarmu.
Dzisiaj Pan Jezus o tym mówi. Mówi, ja jestem chlebem. Jestem chlebem życia. Czytamy w Ewangelii. Kto spożywa moje ciało, kto pije moją krew, ten będzie miał życie wieczne. Czyli jeżeli ktoś tego nie robi, nie da rady dojść. Jeżeli ktoś nie pożywia się, nie pokrzepia się Chrystusem, to nie dojdzie do tego celu. Dlatego tak ważne jest bycie w Kościele. Kościół jest drogą dla każdej i każdego z nas do zbawienia. I tak jak Izraelici w pewnym momencie zmęczyli się pustynią. Ta pustynia nie była zawsze miejscem fajnym, przyjemnym. Ta pustynia często była bardzo wymagająca. Ci Izraelici czasami mieli już dosyć tej pustyni. Ale to była ich droga. Nie było innej drogi do celu. Tak samo naszą drogą do celu, którym jest zbawienie, jest Kościół. I jak ta pustynia. Kościół też czasami widzimy w nim błędy, grzechy, słabości, braki. Czasami w tym Kościele mamy problemy, żeby się dobrze odnaleźć. Czasami nawet pojawia się może pokusa, żeby dać sobie spokój. Ale co wtedy? Nie ma innej drogi. Sakramenty, Eucharystia, spowiedź są w Kościele. Chrystus jest obecny w Kościele. I właśnie we wspólnocie Kościoła On nas karmi. Daje nam pokarm na życie wieczne. Więc jeżeli ktoś rezygnuje ze wspólnoty Kościoła, ktoś ją porzuca, chce wyjść, to jednocześnie rezygnuje ze zbawienia. Niestety taka jest prawda. Nie ma innej drogi do zbawienia, jak właśnie wspólnota Kościoła, w której obecny jest Chrystus. W której Chrystus karmi nas swoim ciałem, swoją krwią, swoim słowem. Moi kochani, i pewnie tak jest, że czasami rzeczywiście możemy być zawiedzeni tą wspólnotą. Możemy dostrzegać jej braki, błędy, ale wtedy warto sobie pomyśleć, przecież nie ma innej drogi. Tak jak Izraelici nie mieli innej drogi do ziemi obiecanej, jak przez tą pustynię. Tak i my nie mamy innej drogi do zbawienia, jak właśnie we wspólnocie Kościoła, czerpiąc z tego, co Bóg, Chrystus we wspólnocie Kościoła chce nam dawać. I to jest nasza droga. I my z tej drogi nie schodźmy. Trwajmy na tej drodze. Czerpmy z tej drogi. Bo cel jest piękny. Choć czasem pewnie są różne pokusy, ten cel zawsze musimy mieć gdzieś w głowie, że niebo, zbawienie to nasz cel, a osiągniemy go, żyjąc właśnie we wspólnocie Kościoła, w której Chrystus nas karmi. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Zanieśmy do naszego Ojca w niebie naszą wspólną modlitwę. Za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, by w mocy Ducha Świętego prowadzili powierzoną sobie wspólnotę do zbawienia. Ciebie prosimy. O nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Ciebie prosimy. Za wszystkich, którzy odeszli ze wspólnoty Kościoła, by dotknięci łaską Bożą i dobrym świadectwem wierzących
powrócili do Chrystusa. Ciebie prosimy. Za wszystkich rolników, sadowników o dobre plony. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Grażynę Zblewską, Leona, za świętej pamięci Józefa, Stanisława, Leokadię i Jerzego, by mogli doświadczać miłości Pana Boga w niebie. Ciebie prosimy. Za nas samych, abyśmy nieustannie umacniali naszą wiarę we wspólnocie Kościoła. Ciebie prosimy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że nieustannie nas karmisz i troszczysz się o nas. Prosimy, wysłuchaj tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy wciąż radosną mocąc pieśń. Ty jesteś Bogiem wiernym, a wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym, a wieczny czas. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Przez dar Twojego chleba, dobry Boże nasz. Rodzinę bratnią czynisz nas, miłować uczysz nas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który Hosanna
Naprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać po misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Amen. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Mikołajem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Ryszarda, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczcę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Kruszynie chleba, Panie, jesteś zwołany wielki Ty, Pan. Przychodzisz do nas już przez wieki, by ofiarować siebie nam. W tych kroplach wina Twoja krew przelana za nas, Panie mój. Tak wiele jej na krzyżu było, by odkupić nas od win. Ty, Panie, miłością jesteś. Ty, Panie, kochasz nas. I proszę Ciebie, by tak było wciąż przez wiele lat.
pragnienia ludzkich serc zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywe, zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Panie, pragnienia ludzkich serc zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywe, zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Jak pasterz woła owce swe i znają jego głos, tak wzywasz nas, rodzinę swą, za tobą chcemy iść. Panie, pragnienia ludzkich serc ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywe, zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Pragnienia ludzkich serc ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Z radością więc śpiewamy ci, a wdzięczny nie jestem. Godny mi czynisz dzisiaj nas, nie dzielić chleb. Panie, pragnienia ludzkich serc ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być. Jak braciom służyć, naucz, jak miłością, prawdą żyć. Panie, pragnienia ludzkich serc ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Panie, pragnienia ludzkich serc ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, zbawco nasz, pszeniczne darze przyjdź. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, otaczaj nieustanną opieką wszystkich, których posilasz Twoim sakramentem. Nie odmawiaj im swojej pomocy i uczyń godnymi wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w łączności z mszą świętą o 18:00. W czwartek adoracja w ciszy z okazją do spowiedzi od 18:30 do 19:15. O 19:15 w czwartek katecheza ze wspólną modlitwą. W piątek o 17:45 będziemy modlić się koronką do Miłosierdzia Bożego. Bardzo dziękujemy za posprzątanie kościoła w Turzu. O przygotowanie kościołów na przyszłą niedzielę prosimy w Turzu mieszkańców ulicy Leśnej 11b, a w Dalwinie mieszkańców Dalwina 6a. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na nowe nagłośnienie do kościoła parafialnego. Intencje mszy świętych w poniedziałek o 18:00 za świętej pamięci Wiktora, we wtorek o 18:00 intencji Marzeny i Henryka w rocznicę ślubu, w środę o 18:00 za świętej pamięci Stanisława Stubba, w czwartek o 18:00 za świętej pamięci Henryka Skórak, jest to intencja od uczestników pogrzebu. W piątek o 18:00 za świętej pamięci Piotra i Adama Peplińskich. W sobotę o 18:30 za świętej pamięci Halinę Szytenholm. I w przyszłą niedzielę o godzinie 8:00 w intencji Joanny w 50. urodziny.
O 9:30 tu w Dalwinie za świętej pamięci Brunona Senger i zmarłych z rodziny i o godzinie 11:15 za świętej pamięci Jana Neubauer w rocznicę śmierci. Moi drodzy, krótkie słowo skierował na dzisiejszą niedzielę nasz ksiądz biskup Ryszard Kasyna. Wysłuchajmy tego słowa. Siostry i bracia, dzisiaj w Ewangelii Jezus nazywa siebie chlebem życia i zapewnia, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął. W każdy Wielki Czwartek, w tajemnicy Wieczernika, uświadamiamy sobie, że oddzielenie Eucharystii od kapłaństwa jest niemożliwe. Posługa kapłana jest po prostu konieczna, aby nie zabrakło nam chleba na życie wieczne. W związku z tym chciałbym skierować kilka słów do tych, którzy rozważali bądź rozważają drogę powołania kapłańskiego. Drodzy młodzi przyjaciele, może w waszym sercu już od dłuższego czasu kiełkuje myśl o seminarium duchownym. Może słyszycie cichy głos Boga, który wzywa was do głębszej refleksji nad swoim życiem i powołaniem kapłańskim. Nie bójcie się odpowiedzieć na ten głos. Wstąpienie do seminarium to pierwszy krok ku realizacji Bożego planu, a także wyjątkowa okazja do wzrastania w wierze, poznawania samego siebie i odkrywania głębokiej radości z bycia blisko Boga. Kapłaństwo to nie zawód czy sposób na życie. To misja, którą Jezus Chrystus powierza swoim wybranym, aby służyli innym, prowadząc ich ku Bogu. To powołanie do bycia pasterzem, sługą, który z oddaniem troszczy się o swoją wspólnotę, wskazując drogę do prawdziwego szczęścia i zbawienia. To oddanie swoich ust do głoszenia prawdy i swoich rąk do sprawowania sakramentów. Czasami wraz z myślą o powołaniu kapłańskim przychodzi też wątpliwość, czy dam radę, czy jestem godzien, czy na pewno ja. Wszyscy mamy świadomość naszej niegodności i słabości, ale Jezus zna nas lepiej niż my sami siebie oraz jest silniejszy od naszych wad i ograniczeń. Powołuje słabych, aby jeszcze bardziej jaśniała Jego moc. Spójrzcie na powołanie apostołów. Nikt poza Jezusem nie widział w prostych rybakach wyjątkowych głosicieli Ewangelii. Nawet oni sami nie uświadamiali sobie w pierwszych chwilach powołania, że będą zdolni do oddania całego swojego życia na służbę Zbawicielowi. Poszli jednak za tym, który powołuje. Obecnie również Jezus wzywa. Na pierwszy rok do naszego seminarium zgłosiło się 5 kandydatów. W całym pelplińskim seminarium na dzień dzisiejszy będzie zatem 30 alumnów. Niech ich przykład, a jeszcze bardziej wzór świętych kapłanów, którzy z oddaniem służyli Bogu i ludziom, będzie dla was inspiracją. Niech ich życie będzie dowodem na to, że warto zaufać Bogu i pójść za Jego wezwaniem. Proszę was, młodzi przyjaciele, otwórzcie swoje serca na działanie Ducha Świętego. Jeśli czujecie, że Bóg wzywa was do kapłaństwa, odpowiedzcie z odwagą i zaufaniem. Seminarium w Pelplinie czeka na was, aby wspólnie rozeznać drogę powołania oraz towarzyszyć w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu święceń. Powierzam was Bogu w modlitwie i na czas odważnych decyzji z serca błogosławię. Wasz biskup Ryszard. Moi drodzy, życzę wam wszystkim dobrej niedzieli, a także błogosławionego tygodnia. Wszystkim, którzy mają wakacje, urlopy, życzymy dobrego odpoczynku. Wszystkim, którzy jutro wracają do swoich codziennych obowiązków, życzę dużo radości, dużo sił. Rozpoczęliśmy ten tydzień najlepiej, jak można rozpocząć. Od spotkania z Chrystusem na Eucharystii, więc umocnieni, posileni, możemy wracać do naszych codziennych spraw. W czwartek wraz z grupą parafian udajemy się na pielgrzymkę po Gruzji i Armenii. Na pewno będziemy pamiętać w modlitwie o całej naszej wspólnocie parafialnej, ale też was, moi kochani, proszę, abyście w swoich prywatnych modlitwach westchnęli za nas, byśmy bezpiecznie dotarli na miejsce i bezpiecznie powrócili do naszych domów. Powstańmy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono nam towarzyszy w tym wszystkim, co czeka nas w tym tygodniu. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archanieje, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg obronić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Ojcu niebieski, zastępu szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą sądzą piekła.
Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie. Abba, Ojcze, wieczności zapuszcza korzenie.